Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak nagrać swój pierwszy film, jakich programów używać. Pokażę tutaj dwa programy płatne z trzech, ale podam linki do stronek, w których można je zainstalować za darmo i od razu instalować, nie trzeba tam nic podmieniać. Więc tak, pierwszy program to jest program do nagrywania. Jest to oczywiście Fraps, jak już pewnie widzicie. Moim zdaniem jest to najlepszy program do nagrywania, ponieważ jego jakość jest bardzo wysoka. Jedyną wadą jest to, że pliki naprawdę zajmują dużo. Jak widzicie, kilka sekund zajmuje już na przykład mi tutaj 5 giga. No ale jeżeli ktoś ma duży dysk, to na pewno nie będzie to stanowiło większego problemu. I ma tutaj też bardzo łatwy interfejs, ale nie będę mówił dokładnie, jak tego programu używać, a podam Wam link do jakichś filmów, które po prostu robią to lepiej i tłumaczą Wam, jak po prostu korzystać z tego programu, ponieważ ja nie jestem od tego. Więc tak, jeżeli już nagramy swój pierwszy film, warto do tego nagrać osobno dźwięk. Jak widzicie, ja używam tutaj do tego programu Goldwave. Dlaczego nie Audacity? Ponieważ Audacity jest takie bardziej popularne. Na pewno większość z Was może nie znać programu Goldwave. A no słuchajcie, dlatego, że Goldwave moim zdaniem jest lepszy i nie wiem, dlaczego mniej osób go używa. Na przykład Blow też używa Goldwave. Jak widzicie, jego jakość jest bardzo dobra. Więc tak, dlaczego on jest lepszy od Audacity? Ponieważ lepiej otrzymać dźwięki. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja nie mam jakiegoś tutaj Blue Yeti mikrofonu za 600 zł, tylko mam zwykły mikrofon od słuchawek, który ma dosyć duże szumy. I jak widzicie, teraz te szumy znikły kompletnie. No, więc ja słuchajcie, polecam Wam bardzo ten program Goldwave, ponieważ mi się wydaje, że on jest po prostu lepszy. I tak, jeżeli już nagramy dźwięk i nagramy również swój film tymi dwoma programami, to trzeba ten film zmontować. I tutaj też jest, z pomocą przychodzi nam Sony Vegas Pro 10. Ja radzę ściągnąć Pro 10 i też w opisie macie stronkę, w której wystarczy tylko pobrać, zainstalować i nie trzeba żadnych kluczy podmieniać, nic. Tylko warunek jest jeden, musicie ściągnąć albo 10, 9 albo 8. Jeżeli ściągniecie 11, 12 lub 13 z tej strony, to on po prostu nie zadziała. Więc tak, tutaj też nie będę Wam tłumaczył, jak z tego korzystać, pokazałem Wam tylko trzy programy, którymi można nagrywać dźwięk, czy też obraz i montować. Także to by było na tyle w tym poradniku. Jeżeli komuś się spodobało, może zostawić łapeczkę w górę. To zawsze bardzo motywuje. No i do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!